No i powiem wam, że się kubka zebrała. Zbieranie złomu jest męczące. A jeszcze bardziej męczące jest jego ładowanie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj co? Wywożę złom. W końcu mam chwilę czasu. Mam nadzieję, że zdążę. Oczywiście wszystko nie jest, nic nie jest przygotowane. Czas jest ograniczony. No ale co? Myślę, że dam radę. No niestety w tygodniu nie mam takiej opcji. Biorę się za pakowanie samochodu. Zobaczycie, co będę wywoził. Raczej cienki złom. Grubej póki co zostaje. Nie znam cen. Dawno nie byłem. Lecimy z tematem. Jak widzicie, trochę mi się tego uzbierało. Mówię, te wszystkie blaszki, te blaszki. Typowo taki cienki, aczkolwiek to akurat jest ciężkie. Może ten wentylator, tak jak leci, wszystko wywalam. Pierdoły, to wszystko leci na złom, bo ja się tu już nie mogę pomieścić. Gruby zostaje. Mam jeszcze chyba trochę miedziuchy, takiej bardzo, bardzo miks, także to też wyjeżdża. No i dobra, lecimy. I kupeczka rośnie. Tak jak mówiłem, sam cienki złom, jakieś błotniki, które mi pozostawały. Jakieś obudowy komputerów, które znalazłem. Wszystko cienkie, wyjeżdża. No bo nie ma co z tym robić. Zajmuje to masę miejsca, a za dużo, powiem wam, nie waży. Aczkolwiek no swoje się już zmęczyłem. Te wiadra tutaj są w miarę ciężkawe. To jest ciężkie. Niby blaszka, ale powiem wam, to swoje waży. Tu to, co z magnesu wyciągnąłem ostatnio. Save ostatnio znalazłem, rozpruty taki. Bez niczego. To wszystko wyjeżdża. Jakaś drobnica. Koło od taczki. Pierdoły. Błotniki. Niezła kupeczka się już robi. No i powiem wam, że się kupka zebrała. Wywiozę jeszcze trochę grubasa. Bo to też zalega. Tu jest grubas, tu jest grubas. Maszynę jeszcze znalazłem. Jakieś rurki, pierdoły. To wszystko wylatuje. Zobaczcie, jaka kupa tego złomu jest. Jeszcze muszę jechać do warsztatu, bo w warsztacie mam takie długie elementy, których nie miałem jak przewieźć. Też od razu je wyrzucam. Tu trochę przejrzało na oczy. Wiem, dalej leży kupa. Tylko to jest wszystko do, jeszcze do obrania. Wiecie, tu jest aluminium, jest mosiądz. Złomu jeszcze trochę będzie. Natomiast większość tego, które chciałem, no to wylatuje. Chłodnicę mam jakąś tam po swoim samochodzie do rozebrania. To wszystko idzie na złom. Ale trzeba temu trochę czasu poświęcić. Dobra, ładuję to wszystko. Jadę do warsztatu, zabieram to, co tam jest. I widzimy się na skupie złomu. Autko się ładuje. Powiem wam, że zbieranie złomu jest męczące. A jeszcze bardziej męczące jest jego ładowanie. Gruba zrzucony. Tu, tu. Wszystko cienizna. Tu trochę miedziuchy. Lecimy na skup. Witam serdecznie na skupie złomu. Już myślałem, że wiecie, będzie elektronika, ale nie ma. Ale jest ogromna kupa, dawno mnie nie było. Trochę wieje, za co przepraszam. Zbiornik od motocykla niestety uszkodzony, także już nie biorę go pod uwagę. Tu są jakieś tłumiki. Dziwne. Tak, mam rękawiczki, nawet przy sobie. Zaraz je założę. Piecyk jeszcze by się nadał.
Oj. Już było spawane. No, szkoda. Trochę jest nawiezione, ale ogólnie blacha. Ogólnie blacha i powiem wam, że nic ciekawego póki co nie widzę. Co tu mamy? O! Jaka blaszka? To zabieram. W końcu mi się coś udało. Sprężyny nie mają. Złomik oddany. No i powiem wam, było 220 kilo tej cienizny tam, no wiadomo, trochę dołożyłem tego grubego, ale sam jestem, kurde, w szoku. Do tego 3 kilo takiej miedzi, nie sort, wpadło 268 zł, ja jestem bardzo zadowolony. Dzień jest ogólnie zrobiony, pozbyłem się tego wszystkiego, co miałem się pozbyć, reszta jest po prostu do demontażu, do rozkręcenia. Na co przeznaczę te pieniądze? A przeznaczę je na naprawę mojego samochodu, ponieważ... Wiadomo, części się zużywają, pojechał do mechanika. Najważniejsze oczywiście, cen wam nie powiedziałem, nie? No pewnie, że tak. Złom mi zrobił ogólnie po 85 groszy. No szału nie ma, ale fajnie wypośrodkowane to jest. Miedziucha tą, którą miałem, to już jest taki nie sort, to trzeba było wypalać. Ja oczywiście takich rzeczy nie robię. O, coś się stało, komuś wylało. Strasz. Sypię sorbentem. Miedziucha mi zrobił po 27 zł. Wiem, że to jest mało. Ktoś tam powie, że o, mogłeś to porobić. Nie, no tego się nie, ja nie wypalam tego, więc wypalanka i tak jest tańsza niż nie sort. Także wiecie, ja wolałem się tego pozbyć i się pozbyłem. A na zakończenie odcinka pełna w końcu. Co prawda wymieniam sobie, jak jakieś trafię, które bardziej mi się podobają, ale... Ale jestem już dumny, że mam pełną kolekcję na ścianie. Są jakieś tam perełki, jak ktoś zbiera na przykład. Jetta i inne. Pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie łapki w górę. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.